Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Dosłownie za moment wyruszymy wraz z polską delegacją na lot do Madrytu po to, żeby uczestniczyć w szczycie NATO. Co znamienne, proszę Państwa, dokładnie 25 lat temu, dokładnie w Madrycie w 1997 roku na szczycie NATO Polska, Węgry i Czechy otrzymały zaproszenie do NATO, aby uczestniczyć. Staliśmy się częścią NATO w 1999 roku, dwa lata później. Dzisiaj, po 25 latach, w zupełnie zmienionej niestety architekturze bezpieczeństwa w Europie, ale z silną obecnością Polski w NATO, spotykamy się znowu w Madrycie przywódcy. To już w sumie 30. szczyt NATO, w którym bierze udział Polska, ale to jest, proszę Państwa, również 6. szczyt NATO, w którym ja będę reprezentował nasz kraj jako prezydent Rzeczypospolitej. Cóż mamy nadzieję na tym szczycie uzyskać? Przede wszystkim pokazać jedność, bo ona dzisiaj jest najważniejsza wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę, wobec tego wszystkiego, co dzieje się dzisiaj za naszą wschodnią granicą, wobec tych tragedii, które mają tam miejsce, które widzieliśmy w Buczy, w Mariupolu, w innych miejscach, wczoraj w Krzemieńczuku. Ważną sprawą jest, aby odpowiedź NATO była twarda i silna. W koncepcji strategicznej NATO z 2010 roku Rosja była nazywana partnerem. Jest czas najwyższy na to, aby całkowicie zmienić to podejście. Dzisiaj Rosja jest największym zagrożeniem dla państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, przede wszystkim dla tych na wschodniej flance NATO, dla państw bałtyckich, dla Polski, dla Słowacji, dla Węgier, dla Rumunii, dla Bułgarii i nikt co do tego nie ma wątpliwości. Dlatego zabiegamy także i o wzmocnienie, po pierwsze, obecności natowskiej na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego, po drugie także o wzmocnienie gotowości. I na pewno o tym będziemy rozmawiali w czasie szczytu NATO. Będą złożone w tej sprawie deklaracje przez poszczególne państwa. Mamy nadzieję, że także i naszych sojuszników w stosunku do obecności w naszym kraju, ale będzie również i, zapowiadam to, polska deklaracja, jeżeli chodzi o wzmocnienie sojusznicze w państwach, które są naszymi aliantami w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Będzie, proszę Państwa, właśnie nowa koncepcja strategiczna NATO o innym podejściu. Będzie też jednym z głównych tematów to, jak dalej pomagać Ukrainie, w jakiej skali ta pomoc przez Ukrainę powinna zostać otrzymana. Będzie wystąpienie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego jako partnera szczytu NATO i jako tego, który dzisiaj no, niestety reprezentuje kraj znajdujący się pod rosyjską agresją. Proszę Państwa, to bardzo ważny szczyt. Szczyt, który po 2016 roku, po szczycie w Warszawie, ma szansę być szczytem przełomowym dla Sojuszu Północnoatlantyckiego i dla budowy architektury bezpieczeństwa w naszej części Europy, ale nie tylko, bo będziemy rozmawiali również o bezpieczeństwie choćby w rejonie Indo-Pacyfiku, zgodnie z zasadą NATO 360 stopni. Polska pamięta także i o tych innych kierunkach. Będą spotkania bilateralne z przedstawicielami tych krajów, z prezydentami, z premierami tych krajów, które spotykają się i które są także i gośćmi w czasie szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego. To bardzo ważny moment i wierzę w to, że wyjdziemy z tego szczytu jako Sojusz Północnoatlantycki wzmocnieni, wyjdziemy z tego szczytu jeszcze bardziej jako jedność. Mam nadzieję, że padną też konkretne zapewnienia, jeżeli chodzi o przyszłą obecność w sojuszu przez dwa państwa, które do sojuszu się zgłosiły, co nas tutaj w naszej części Europy, nas, Polskę i naszych sąsiadów, państwa bałtyckie, ogromnie cieszy, a mianowicie Szwecję i Finlandię. To na pewno będzie jeden z ważnych tematów. Wierzę w to głęboko, że Sojusz Atlantycki pokaże jedność, że pokaże, że jesteśmy razem, tak jak umieliśmy to pokazać w 2016 roku w czasie szczytu NATO w Warszawie, kiedy zdecydowano o obecności NATO na wschodniej flance, wreszcie po wielu, wielu latach od czasów, kiedy staliśmy się członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dzisiaj wojska natowskie są obecne, ale chcielibyśmy, żeby charakterystyka tej obecności z tej, jak to mówimy, enhanced forward presence zmieniła się we wzmocnioną, wysuniętą obronę, żeby więcej żołnierzy NATO było gotowych w tej obronie uczestniczyć niż to było dotychczas, żeby tą gotowość z gotowości
batalionowej, tak jak to jest obecnie, mamy batalionowe grupy bojowe na wschodniej flance, zmieniło się w gotowość brygadową. To są bardzo ważne postanowienia, które szczyt będzie podejmował, które są zapowiadane, ale konkretne ustalenia zapadną właśnie w ciągu najbliższych dwóch dni, a przede wszystkim jutro w Madrycie. Bardzo dziękuję, proszę Państwa. Z góry też zapowiadam, że po zakończeniu szczytu północnoatlantyckiego, zaraz kiedy wrócimy normalnie do pracy w Warszawie, czyli w poniedziałek, będę chciał, żeby spotkała się Rada Bezpieczeństwa Narodowego po to, żeby z przedstawicielami wszystkich stron sceny politycznej spokojnie omówić bieżącą sytuację bezpieczeństwa Polski, omówić to, co było dyskutowane i to, co zostało postanowione w czasie szczytu północnoatlantyckiego. Dziękuję bardzo.